Hej, zapraszam Was dzisiaj na taki szybki, a może nie szybki, haul kosmetyczny, haul właściwie zakupowy, bo to są nie tylko kosmetyki. Chciałam Wam pokazać kilka rzeczy, które ostatnio kupiłam, bo są fajne i może akurat któraś z tych rzeczy Was zainteresuje. Znowu będzie motyw przejeżdżających samochodem za oknem, no ale mamy lato, tak, więc już nie będę się powtarzać 50 razy. I co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? To nie są rzeczy oczywiście z jednego tygodnia, to są rzeczy, które kupiłam jeszcze chyba niektóre w czerwcu, ale jakoś tak nie nagrywałam haulu, no bo nie miałam z czym. Teraz już trochę tego jest więcej. I jak zaraz same zobaczycie, to są naprawdę rzeczy pierwszej potrzeby, bo ostatnio przechodzę na jakiś taki ogólny minimalizm, powoli, ale przechodzę. I faktycznie kupuję dużo mniej rzeczy, są to rzeczy, które mi są po prostu potrzebne, bo się kończą. Nie szaleję z kolorówką, nie szaleję z jakimiś tam, wiecie, 40 różnymi rzeczami, więc naprawdę widzę mały postęp, ale powiem Wam, że jakoś tak z racji też tego przejścia na inną dietę i tak dalej, pomyślałam, że to jest może dobry moment, żeby zrobić taki ogólny porządek w swoim życiu. I robię sobie taki, przez miesiąc lipiec robię sobie takie małe porządki w życiu i w szafach i faktycznie pozbywam się przeróżnych rzeczy, które mi gdzieś tam leżały, były niepotrzebne, jakieś graty, które mi zaśmiecały, tylko zakurzały dom. Wiem, że może to jest głupie, nie wszyscy w to wierzą, ale ja, słuchajcie, absolutnie wierzę w to, że jeżeli chcemy zacząć robić porządek w swoim życiu, to zacznijmy od posprzątania, porządnego posprzątania. I coś w tym jest, że jak się zrobi porządek wokół siebie, to zaczynają się inne różne rzeczy układać. No ale tyle na wstępnie, przechodzimy sobie od razu już do rzeczy. I słuchajcie, pierwszą rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, bo ja ogólnie nagrywałam taki haul chyba w maju, może to był czerwiec, ale wiem, że on nie ujrzał światła dziennego z różnych tam przyczyn technicznych. Pierwsza rzecz, którą jakiś czas już mam, to jest, słuchajcie, opaska na oczy. Nie wiem, kiedyś Wam chyba mówiłam Wam na pewno, że ja mam sypialnię na wschód. U mnie od bardzo wczesnych godzin pojawia się już słońce, mimo tego, że mam drewniane rolety, to słońce i tak gdzieś tam przybija. Dodatkowo stopa dalsza, więc jest ciepło. I w takie miesiące te ciepłe, to naprawdę zdarza mi się, słuchajcie, obudzić o 5 rano, bo wydaje mi się, że już jest, nie wiem, 9 co najmniej. No i później mam problemy, żeby jeszcze dospać te 2-3 godziny. Więc skusiłam się na taką opaskę, już od dawna o niej myślałam. Ja akurat tą kupiłam w Sinseju za 9 zł chyba, wydaje mi się, że za 9 albo za 19, ale nie pamiętam. Ona z tej strony ma taką mięciutką satynę, a tutaj jest polar. Natomiast ja już nie śpię gdzieś około miesiąca, ale tutaj ta gumka trochę mi się już niestety rozciągnęła, więc ona jakby nie przelega tak mocno do twarzy. Ale powiem Wam, że dużo słyszałam takich opinii, że nie będziesz w tym spała, że nie będziesz mogła się przyzwyczaić, zobaczysz. Nie mam problemów absolutnie z zasypianiem w tym produkcie i faktycznie czasami, kiedy gdzieś tam przebudzę się rano, ale słuchajcie, w większości dni, jak nakładam, zasypiam z tą opaską, mimo że ja mam bardzo spokojny sen i ja się w nocy nie rzucam, to ja rano się budzę i ta opaska jest z boku. Nie wiem, o co chodzi, ale faktycznie gdzieś w środku nocy ona po prostu mi zjeżdża i czy ja ją ściągam, nie wiem, nie jestem w stanie Wam tego powiedzieć. Trzeba by mnie nagrać, żeby się dowiedzieć, czemu się tak dzieje, ale faktycznie w większości dni budzę się codziennie z opaską obok mnie. Natomiast jeżeli zdarzy mi się obudzić właśnie gdzieś tak koło tej 5 godziny, zazwyczaj to jest naprawdę, słuchajcie, 5.20, 5.40, to nakładam sobie tą opaskę, idę jeszcze spać i faktycznie dosypiam, a wcześniej miałam z tym straszny problem. Ja już się przerzucałam z boku na bok i nic mi nie pomagało. Więc faktycznie, jeżeli macie takie problemy, to polecam Wam taki produkt. On nie jest drogi, da się w tym spać, da się do tego przyzwyczaić. No i u mnie się sprawdził absolutnie dobrze. Dobra, i tak myślę, że może zaczniemy sobie od rzeczy, od kolorówki, bo tego jest bardzo mało. Są to tylko dwie właściwie rzeczy, o których wydaje mi się, żebym jeszcze nie mówiłam, chociaż tam pewnie na Instagrama puszczałam zdjęcia. Kupowałam ten z Clarins, nie z Clarins, tylko z Origins, ten krem BB, który Wam mówiłam ostatnio w ulubieńcach. I przy okazji kupiłam sobie wodoodporną maskarę Better Than Sex z Too Faced, którą oczywiście wiecie, że ja uwielbiam i nie zmieniłam absolutnie o niej zdania. Wiem, że to będzie produkt, który będzie u mnie stale w kosmetyczce, mimo ceny, ale zazwyczaj kupuję ją na promocji minus 20. Zdecydowałam się od razu już na tą wodoodporną, jeszcze jej nie używałam, zostawiam ją chyba bardziej na wakacje, w sensie te urlopowe, bo jest, słuchajcie, środek lipca, jeszcze nie zaczęłam sezonu chociażby jeziorowego, więc w ogóle nie wiem, o co chodzi, jakaś pomyłka totalna. Ale już kończę uczelnię, ogarniam sobie te wszystkie sprawy i później trzeba będzie to szybko jakoś nadrobić. Chociaż na razie pogoda też jakaś nie jest zachęcająca do leżenia nad jeziorem, no ale okej.
Więc kupiłam sobie tą wodoodporną maskarę. Bardzo jestem ciekawa, nie wiem, czy nie zrobię jakiegoś testu. Może, że jedną oko pomaluję zwykłą, a drugą tą wodoodporną. Kiedyś oglądałam test nagrany przez Karolinę, stylizację. I tak w sumie myślałam, żeby też nagrać, bo być może szykuje mi się ciepły wyjazd w sierpniu, gdzie też będzie woda, też będą takie warunki, więc może też nagramy coś podobnego. Nie chciałabym, żeby to zostało odebrane jako zdublowanie, ale wiecie, u każdego kosmetyki trzymają się inaczej, więc może po prostu zostawię sobie tą maskarę i nagramy sobie jakiś test na żywo. A druga rzecz, którą kupiłam, to przypadkiem gdzieś tam na Facebooku pojawiła mi się reklama czy akcja promocyjna ze sklepu Minty Shop, że ta oto piękna paletka kosztowała 69 zł. Ja już wcześniej chciałam sobie sięgnąć po paletę The Balm, nie miałam nic z tej firmy. Marzyła mi się Balm Voyage 2, ale jakoś tak zawsze jak mam ochotę ją kupić, to ona się kończy i nie ma jej na stanie. Więc puściłam sobie ten zakup, gdzieś tam obserwuję sobie tą paletę i czekam, aż będzie. No i kupiłam sobie właśnie tą, to jest The Balm Appetite. Przeurocza paleta. Ona się wydaje mała, ale powiem Wam, że jest całkiem spora. Tutaj ma z drugiej strony lusterko, którego Wam oczywiście nie będę pokazywać. Ona się jeszcze tak odchyla tutaj na bok i mamy do dyspozycji 9 cieni. One są naprawdę duże te cienie, zobaczcie, ta paleta zwiększy mojej głowy. I tutaj mamy 3 takie całkowite maty i reszta to są perły, więc ja na pewno je zużyję, bo wiecie, że ja lubię takie makijaże, nie lubię całkiem matowe makijaże, bo ja osobiście w takim typowo makijażu matowym wyglądam dużo starzej, niestety. Ten jest bardzo fajnym kolorem, to jest kolor bekonowy, ale on jest taki trochę, nie wiem czy Wy to zobaczycie tutaj, pewnie nie, ale foliowy, on się bardzo ładnie odbija, więc na pewno zrobimy sobie jakiś makijaż z tą paletą. Na razie są upały i mi się nie chce, więc myślę, że ona sobie jeszcze poleży i poczeka na lepsze czasy, ale za taką cenę, ona normalnie kosztowała 100 chyba 30 zł, przynajmniej taka cena była wyjściowa podana przez stronę Minty Shop. Nie wnikałam, czy faktycznie taka cena jest, ale ta 69 uznałam, że jest naprawdę przyzwoita i warto kupić. Także z kolorówki, jak widzicie, tyle, bo ja na razie naprawdę się ograniczam, co widać zresztą w moim makijażu, że szału nie ma. No i słuchajcie, dalej będzie to czysto pielęgnacja, bo teraz też jest taki okres ciepły, upałów, więc ja odstawiłam kwasy niestety i na tym zaczęła cierpieć moja skóra od razu. Momentalnie ja niestety mam taką cerę, że u mnie całoroczna terapia z kwasami jest jak najbardziej wskazana, no ale nie będę szaleć i przy 30 stopniach nie będę nakładać kwasów, aż taka szalona nie jestem. Więc skusiłam się na tą serię Bielendy, ja już kiedyś miałam, chyba Wam nawet kiedyś o niej mówiłam, wydaje mi się, że ja nawet o niej pisałam na blogu, jeszcze kiedyś jak prowadziłam bloga. To jest serum korygujące i do tego jest krem, 10% kwas migdałowy, laktobionowy i witamina B3. Ja kiedyś, jak używałam tego kompletu, to byłam naprawdę zadowolona z efektów. W tym momencie, powiem Wam, używam go od jakichś 2 tygodni. Na razie jeszcze nie mogę za dużo powiedzieć, chociaż wydaje mi się, że trochę mi się ten stan cery polepszył, ale ja w pewnym momencie miałam niesamowity wysyp wszystkiego na tej twarzy. Natomiast to jest też dość silnie wysuszający serum i ja też zauważyłam, że teraz odstawiłam je na chwilę, bo muszę się dowilżyć i czuję, że ta skóra jest taka trochę spięta i podrażniona. Mówię przez nos, nie wiem czemu jakoś. I to są właśnie 2 produkty, które ja teraz używam, czyli przerzuciłam się właśnie taką lżejszą pielęgnację, jeżeli chodzi o skórę, bo boję się i wiem, że jeżeli przez najbliższe 2 miesiące nie używałabym żadnych kwasów, to po prostu później bym miała niesamowite problemy, żeby tą skórę doprowadzić do porządku. Więc ja w tym momencie wspieram się tymi oto produktami. Ja ich kupiłam w Super Farmie, bo były tańsze. Pamiętam, że za krem zapłaciłam chyba 17 zł, a za serum chyba 23. Normalnie kosztuje tam około 30, więc zawsze to jakaś, wiecie, kilka złotych zostanie na loda w kieszeni. I drugą rzecz, którą kupiłam, to było jeszcze na tej promocji w Rossmanie, co było 2 plus 2. To jest też zestaw, bo ja lubię takie zestawy serum i krem. I to jest z kolei kwas glikolowy i witamina C. To zostawiam sobie na jesień. Absolutnie nie widzę jakby sensu i potrzeby używania tego teraz w lecie, bo to się mija z celem. To są produkty, które... No to jest napisane, że tam jest 100% stabilna witamina C. No absolutnie w to nie wierzę, bo nawet produkty takie medyczno-kosmetyczne nie mają 100% witaminy C, tylko po 20, po 30, więc tutaj wiecie, nie przesadzajmy. No ale okej. To jest produkt, który ma... Ja tego będę używać właśnie po tym, żeby naprawić tą skórę po słońcu, po kilku miesiącach
wystawiam jej na słońce, i może ja stricte skóry twarzy nie opalam, to i tak gdzieś tam wiecie, że to słońce dochodzi. I tu mamy 2% kwasu glikolowego, więc nie jest to absolutnie produkt na teraz, na wakacje, ale skusiłam się dlatego, że jeden dostałam jakby w gratisie, więc kupiłam sobie ten zestaw już na jesień i będę go łączyć, słuchajcie, z Retixem. Taki mam plan na tą jesień, żeby poprawić sobie właśnie tam ogólnie, wiecie, moją piękną twarz. Tutaj mam bardzo rozszerzone pory i tak dalej, o czym doskonale wiecie. To mój plan takiej akcji reaktywacji skóry po lecie, to będą właśnie te produkty domowe, a jeżeli chodzi o takie profesjonalne, gabinetowe zabiegi, to myślę, że zdecyduję się na kurację Retixem. Tak to wygląda w tym momencie. Jeżeli chodzi o produkt do twarzy, to mam jeszcze ten aloes sławny, który mają wszyscy i zobaczcie, że ja już zużyłam prawie pół opakowania, jakoś tak o nim wcześniej nie mówiłam, ale nie wsadziłam go do ulubieńców, dlatego że on jest takim dziwnym produktem, bo on mi się wchłania momentalnie w twarz, w skórę, natomiast ja nie czuję jakiegoś niesamowitego nawilżenia i nie wiem, jaki jest problem z moją skórą. Ja ostatnio czuję, że ona jest taka bardziej przesuszona, podrażniona, ale i byłam przekonana, że skoro pół YouTube'a wychwala sobie te aloesy, to jak ja go kupię, to też po prostu będę, wiecie, wychwala go w 100%. Natomiast jakoś tak nie zauważyłam takiego szału, że faktycznie ta skóra mi się poprawiła, ta jakość mojej skóry jakoś tam uległa poprawie. Więc używam go, ale chyba nie do końca, nie wiem, widzę efekty. No ale go mam. Nie był drogi, więc go mam. Dobra, dalej dokupiłam sobie dwie maseczki, te, które Wam już kiedyś pokazywałam. Ja uwielbiam te maseczki, to są te maseczki z Bania Gafi. W ogóle te produkty ostatnio, słuchajcie, podbijają nasz rynek, to jest niesamowite jak bardzo. Ja uwielbiam te maski, to są maski glinkowe. Ja nie lubię masek takich proszku glinkowego, który trzeba rozrabiać, bo ta skóra strasznie zastyga, to boli, ciągnie i tak dalej, więc ja lubię już takie rozrobione maseczki. No i te są po prostu rewelacyjne, bo kosztują po 7 do 10 chyba złotych w porywach. I to jest 100 ml, to jest niesamowicie wydajne, bo ja to naprawdę robiąc raz w tygodniu, starcza Wam na kilka dobrych miesięcy. One są niesamowicie wydajne. Trzeba uważać, żeby za dużo też nie, wiecie, nie wyszło. I ja mam odświeżającą i tą oczyszczającą, którą już miałam kiedyś, Wam ją pokazywałam w swoim chyba pierwszym filmie tutaj na YouTubie, w którym nic nie widać, bo nie ma w ogóle ostrości. Więc ja w tym momencie mam te dwie maski i to są produkty, w ogóle chcę Wam nagrać taki film o takich stałych produktach, które zawsze są w mojej łazience, więc myślę, że te produkty też na pewno będą w tym filmie brały udział. Maski fantastycznie poprawiają jakoś skórę, szczególnie teraz w upały, kiedy jest gorąco, mamy cerę tłustą. Słuchajcie, naprawdę z ręką na sercu, spróbujcie, jeżeli będziecie raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu regularnie stosować maski glinkowe, to naprawdę zobaczycie różnicę w stanie skóry, w tym, jak ten makijaż będzie Wam się na tej skórze trzymał w te gorące, upalne dni. Naprawdę spróbujcie, gwarantuję, że zobaczycie różnicę. Ja osobiście też się tego trzymam. Raz, dwa razy w tygodniu kładam maski glinkowe na skórę i widzę naprawdę niesamowite efekty, jeżeli chodzi o jakość tej skóry i jeżeli chodzi o nawet później o sam makijaż, który się dużo lepiej na tej skórze trzyma. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o moje zakupy. Kupiłam sobie również żel peelingujący, bo już mi się kończył żel do mycia twarzy, więc widzicie, że to są takie rzeczy po prostu, które się używa codziennie. Ale jak szłam tu do Was, to oczywiście mi spadł i już mi się tutaj złamał, więc brawo ja. To jest akurat z Liren, ja go jeszcze nie miałam, żel peelingujący z morską algą jedną. On kosztował kilka złotych w Tesco, bo jakoś tak po prostu chciałam sobie kupić coś do twarzy. I pomyślałam, że teraz też jak nie robię sobie jakichś takich silnych zabiegów na twarz, to fajnie będzie stosować żel peelingujący, czyli żel, który ma już w środku te drobinki i ja sobie będę nim swoją twarz codziennie myć. Ja mam grubą skórę, więc mi takie rzeczy nie są straszne. Nie wiem jeszcze, jak się sprawdzę, dam Wam oczywiście znać. Kolejna rzecz, którą kupiłam, to jest płyn oczywiście dwufazowy micelarny, który na stałe w mojej łazience zagościł. Wcześniej to był ciągle Garnier, a teraz kupiłam sobie ten też z Liren duo płyn, bo on był w jakiejś promocji, a może go też wzięłam w tej promocji 2+2, nie pamiętam. I też na razie się nie wypowiem, jestem bardzo ciekawa, zrobię porównanie z tym Garnierem, bo tamten produkt jest u mnie na bieżąco cały czas w łazience. Ten jest trochę tańszy ogólnie, więc zobaczymy, a pojemność ma tą samą, więc jestem ciekawa, czy będzie jakaś różnica między tymi produktami. No i jedna rzecz, która już wiem, że się sprawdziła, bo już byłam niecierpliwa i użyłam, to ostatnio widziałam na kanale Boogie Silver właśnie ten produkt i ja już o nim wcześniej gdzieś tam czytałam i w ogóle, ogólnie jeżeli chodzi o tego typu produkty, ja wcześniej używałam,
to jest peeling do skóry głowy. I słuchajcie, peelingi do skóry głowy są strasznie drogie w tych takich sklepach fryzjerskich. To naprawdę, czy w aptekach po 100 parę złotych takie peelingi kosztują, więc jest w ogóle jakieś wariactwo. Ja przez dłuższy czas używałam sobie po prostu fusów z kawy do oczyszczania skóry głowy, ale te fusy strasznie ciężko jest jednak z tej skóry głowy wymyć później, więc zostają Wam takie, wiecie, czarne punkciki. No i ostatnio właśnie Siberica wypuściła ten peeling do skóry głowy. On kosztuje, słuchajcie, 20 parę złotych, ja go kupiłam w Tesco za 15, więc od razu brałam bez zastanowienia. I on, w ogóle opakowanie jest przepiękne, ja tutaj już nie będę wchodzić w szczegóły, bo ja uwielbiam takie, wiecie, naciupciane tutaj strony złote, że tu się świeci, tam gdzieś coś tam, no po prostu opakowanie przeboskie, wszystko mogłam mieć w łazience z takimi fajnymi, no piękne. I ten turkus złoto, no ja po prostu turkus ze złotem w wakacje uwielbiam. On się trochę, jak widzicie tutaj, nie wygląda to zbyt pięknie, go używam tylko raz, on się trochę tutaj jednak niestety leje. I ma taki dość specyficzny zapach, to jest chyba ten rokitnik, bo on się nazywa rokitnikowy żel. I ten zapach jest taki, no taki ziołowy, nie każdy może go polubić, ale my tutaj nie kupujemy tego dla zapachu, tylko dla działania. I powiem Wam, że to nie jest chyba jakiś temat tabu, ale ja w te takie dni upalne właśnie, gorące, często mam problem ze skórą głowy. Ona mi swędzi i gdzieś tam pojawiają się te takie, wiecie, białe płatki. Ja byłam przekonana, że to jest łupież. Okazało się, że to nie jest łupież, tylko to jest właśnie przesuszona skóra głowy. Uwierzcie mi, że po użyciu tego produktu to wszystko zginęło. Ja nie mam teraz w tym momencie problemu ze swędzącą skórą głowy. Ja czuję w ogóle, że ta skóra głowy jest taka lżejsza. I nie mam tutaj na ubraniu gdzieś tam, wiecie, białych śladów, a to jest bardzo jednak męczące i bardzo takie krępujące. Więc polecam Wam serdecznie ten produkt, szczególnie teraz w lecie, kiedy ta skóra niesamowicie się poci i ja mam bardzo dużo włosów na głowie, więc uwierzcie mi, że ja mam jakby większy problem z tym, że ta skóra włosów się szybciej po prostu poci, no bo tych włosów tam jest dużo. Więc ten produkt jest fantastyczny, szybko się zmywa, nie zauważyłam jakiegoś problemu, żeby ten peeling zostawał potem w skórze. Polecam Wam serdecznie ten produkt, mimo że to nie są ulubieńcy, tylko chodzę zakupowe, to naprawdę u mnie się sprawdził. I mam jeszcze trzy rzeczy. Jedną rzecz, którą również kupiłam w Tesco i również w jakiejś promocji, to jest z Organic Shop peeling, bo ja szukałam peelingu bez gliceryny, bez parafiny, czyli bez tego, co mi jednak tą skórę tutaj, szczególnie na ramionach, zapycha. I ostatnio już z braku laku kupiłam sobie znowu ten peeling z Perfekty i znowu jest to samo. On jest beznadziejny, on mi się rozstawia tutaj w palcach, nie peelinguje, ta taka gruba, tłusta warstwa zostaje później na skórze i ona mi się wsiąka gdzieś tam w tą skórę i po prostu zapycha mi pory, więc ja ten produkt wywalam do śmieci, nigdy więcej go nie kupię. No i właśnie rzucił mi się w oczy też w promocji ten produkt. Jeżeli miałyście okazję go powąchać, to wiecie, czym mnie urzekł. A jeżeli nie miałyście okazji, to idźcie do Tesco i powąchajcie. To jest zapach, jakbyście po prostu wzięły, nie wiem, mango i zmieliły i po prostu sobie powąchały. To jest chyba, tak, mango. Myślałam, że brzoskwinia. Przepiękny zapach. Po prostu na lato nic dodać, nic ująć. Był jeszcze cynamon z czymś tam, no ale to cynamon trochę nie bardzo w tą porę. Ale zapach jest przepiękny i przede wszystkim on nie ma tych SLS-ów, tych parabenów, nie ma silikonu przede wszystkim. I faktycznie, jak go rozprowadzacie na skórze, to czujecie, że robicie peeling, a nie on Wam się rozpuszcza pod palcami, więc już wiem, że to będzie też fantastyczny produkt i nie będzie to pierwsza rzecz z tej serii u nas w sklepie. Jeżeli ktoś jest z Lublina, to widziałam te produkty w sklepie tym, jest jakoś się nazywa, tam gdzie są świece, w tarasach zamkowych, w tym sklepie ze świecami, w którym przebywam po prostu pół życia, to tam oni też mają i te produkty, i te maski też mają, także zapraszam serdecznie do nich, tam mają naprawdę spory wybór, wiedzą co dobre. No i dalej, słuchajcie, wczoraj stojąc w kolejce po te oto tutaj kwiatki w Biedronce, przy kasie rzuciły mi się takie fajne jakby, zobaczymy czy fajne, zestawy. To są Perfekta Profesjonalny Zabieg. I tam był zabieg mikrodermabrazji, chyba był zabieg jakiegoś tam nawilżania, coś tam, coś tam. Ja widziałam zabieg głębokiego oczyszczenia skóry. To jest takie pudełeczko, w którym mieszczą się chyba trzy saszetki, tak, i instrukcja obsługi. I to są rzekomo zamienniki, kosztowało 5,99 drogich zabiegów kosmetycznych. Jestem niesamowicie ciekawa tego produktu, ale zrobimy sobie na pewno test na żywo tego produktu na kanale. To jest akurat z glinką biało-zieloną i termalną.
Jest tu peeling, maseczka i serum olejkowe. Jestem niesamowicie, słuchajcie, ciekawa. To stoi przy kasie w Biedronkach w tym momencie i tam, mówię, różne są rodzaje. Wzięłam tu oczyszczającą z racji, no oczywiście tego, że taką mam skórę, ale tak sobie w sumie pomyślałam, że mogłam wziąć też ten nawilżający, więc jak będę jeszcze w Biedronce, to może wezmę ten drugi nawilżający i zrobimy sobie na pewno testy tego produktu w serii maseczkowej, bo jestem niesamowicie ciekawa, czy 5,99 warto było wydać, czy nam zastąpi to, wiecie, kosmetyczny jakiś zabieg. I ostatnią rzeczą, którą kupiłam, byłam w Bath & Body Works, natomiast o tym będzie w holu świecowym, bo jakoś tak szczęście w nieszczęściu, nieszczęście dla mojego portfela, akurat sam środek mojej sesji, a właściwie już to zakończenie sesji, przypadało w sam środek wyprzedaży Bath & Body Works, więc oczywiście zaszłam tam chyba ze 3 razy i powiem Wam, trochę się rozczarowałam, ale to zobaczycie jednak w holu świecowym. I w tym momencie też dzisiaj chyba jest promocja 3 plus 2, jeżeli chodzi o wyprzedaże, a ja będę w Warszawie w poniedziałek, więc znowu się mijam, no ale cóż. I kupiłam sobie, słuchajcie, te perfumy, o których Wam kiedyś mówiłam, Forever Midnight. To jest w ogóle piękny zapach. No ja o nim mówiłam, bo to chyba w którymś denku, na bank. Słuchajcie, ja zapłaciłam za nie 30 zł. Nic więcej na ten temat nie muszę mówić. Zapach jest przepiękny, jeżeli macie możliwość, to oczywiście zapraszam do sklepu, żeby sobie powąchać. To jest na bazie chyba czarnej porzeczki, z tego co pamiętam, i chyba jakiejś wanili. No, po prostu boski zapach. To jest 30 ml i kosztowało 30 zł. No to... hello. Mam jeszcze jedne perfumy, które chciałabym kupić, ale to nie teraz. Dobra, i to jest wszystko, co kupiłam sobie w ciągu ostatnich, no powiedzmy 2 miesięcy, bo to zawsze brzmi jakoś tak, wiecie, bardziej wybaczająco. Teraz ogólnie będzie mniej takich holi zakupowych, bo ja naprawdę teraz, mówię, oczyszczam się z tego wszystkiego, co mam, nie dokupuję nowych rzeczy. Jeżeli chodzi o kolorówkę, kosmetyki, to jakiś tam pierwszy zakup planuję zrobić dopiero na targach w Warszawie, na Beauty Forum. Chcę sobie kupić pętlę Hani i jakoś tam zacząć ten sezon jesienno-zimowy makijażowy, natomiast w tym momencie ja tego nie używam, więc po co to ma leżeć. Natomiast być może pojawi się teraz trochę więcej takich luźniejszych filmów na moim kanale, może jakieś tagi, zobaczymy. Coś na pewno wymyślimy. No i bardzo Wam dziękuję za to, że byłyście ze mną. Ciekawa jestem, czy któryś z tych produktów już miałyście. No i tak jak mówię, na pewno będzie test tego produktu na kanale. Być może zrobimy sobie właśnie test jedno oko zwykłym, a drugi tym. To na pewno, na pewno. No i myślę, że też paletkę sobie w jakimś chat make-upie zrobimy, ale to już bliżej może jesieni. Ona sobie teraz poleży, poczeka na lepszy czas. Bardzo Wam dziękuję oczywiście za oglądanie. Zachęcam do zostania ze mną, do subskrypcji, do zostawienia kciuka w górę, do komentarzy przede wszystkim. No i co? I widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Pa, pa.